zostałem przedstawiony. Chciałem pokrótce przybliżyć i scharakteryzować pracę policyjnych wodniaków z Gdańska. Państwo, jeżeli chodzi o policyjnych wodniaków w Polsce, to taka komórka, takie komórki są, jest tylko ich pięć takich specjalistycznych, pełnią służbę w ciągu całego roku. Czyli to jest referat prewencji na wodach i tranzytach przewodnych, dział prewencji KMP w Gdańsku, komisariat rzeczny w Warszawie, komisariaty wodne w Krakowie, w Poznaniu i we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o województwo pomorskie, to jesteśmy w Gdańsku tylko jedną taką komórką całoroczną. Natomiast są jeszcze komórki, jest komórki w zasadzie ogniwa, sezonowe w takich miejscach, gdzie jest nasilony ruch turystyczny. Czyli tak jak w Gdańsku, tak jak w Gdyni, jest tutaj, jak Państwo zaobserwują, że stoi na Łódź służbowa. Policjanci doraźnie, w takich chwilach jestem powiedzmy, jest nasilenie turystyczne, czyli przy okresie letnim, wakacyjnym, wówczas pełnią służbę. I oczywiście przy odniesie pogodzie. Prewencja wody przewodnych to jest pełna nazwa, natomiast potocznie nazywa się to referatem wodnym. Nasza siedziba jest w Gdańsku przy ulicy Stara Twierdza 4. Jest to teren Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Ale trwają prace i może od października bieżącego roku będziemy już komisariatem wodnym w nowej siedzibie, tam gdzie jest, będzie połączony komisariat 7 i komisariat 2 w Gdańsku przy ulicy Zabłotnej. Nowa siedziba, ładna, także może oprócz od jesieni będziemy tam pracować. Kto to jest? Przepraszam. Państwo, wiadomo, że sytuowanie Trójmiasta, Zatoka Gdańska, Motława, Wisła Martwa, kanały portowe, może na tym, że byłaby tam też obecna policja. Tak jak wcześniej powiedziałem, referat prewencjonowanych jest od 2003 roku. Od czasu powojnia do 1997 roku był to komisariat wodny. W tym okresie do dzisiaj jest to referat prewencji na wodach. W takiej strukturze, jak wymieniłem. Proszę Państwa, gdzie pełnimy służbę? Policjanci pełnią służbę na wodach, ale też na terenach przewodnych. Czyli w jednostkach pływających, na Martwej Wiśle, na Wiśle od Przegaliny do ujścia do Zatoki Gdańskiej, na Zatoce Gdańskiej. Nie jest to cała Zatoka, skupiamy się przede wszystkim w granicach administracyjnych miasta Gdańska. No i oczywiście w sezonie letnim są to plaże. Plaże od Nowego Portu do Jelitkowa, w Sobieszewie i na Stogach. Policjanci pełnią służbę w granicach administracyjnych miasta Gdańska na dzień dzisiejszy. Łącznie do patrolowania jest to około 120 km linii brzegowych, polskich i śródlądowych. Jakie mamy siły i środki? Na dzień dzisiejszy jest to 5 jednostek pływających, z tym okrętem flagowym jest Fortis K10500, jest to jednostka o długości 10,5 metra, jest wyposażona w dwa silniki o mocy 440 koni każdy, czyli blisko 900 koni. Jest to jednostka o napędzie strogowodnym, wyposażona m.in. w sonar. To jest ta jednostka, która stoi pierwsza. Została zakupiona, pozyskana w 2009 roku i w 80% została sfinansowana z funduszy norweskich, a kosztowała około 1 000 000 zł. Na dzisiejszy w referacie pełni służbę 13 policjantów. Każdy policjant musi być przeszkolony, czyli posiada patent sternika, z naszego sternika morskiego, patent stery motorzysty żeglugi śródlądowej, musi być ratownikiem. Jest to niezbędne do pełnienia służby na wodzie. I są to, jeżeli chodzi o umiejętności ratownicze, są to umiejętności, które są weryfikowane na szkoleniach, które prowadzimy co najmniej 2 razy po 2 godziny w miesiącu i co 2 lata taki policjant przychodzi egzamin w Centralnym Ośrodku, czyli w Legionowie.
Kochanie, wspomnij jeszcze, że w referacie mam psa. Jest to pies maści, jest to pies Labrador. Maści biszkoptowej. Jest to pies do poszukiwania zwłok ludzkich. Takich psów jest w skali kraju kilka, między innymi właśnie my mamy tego jednego pieska. Takich może największych psoseków, jaki w ostatnich latach ten pies odniósł, to znalazł zwłoki mężczyzny, które są żywcem zakopane w gminie Drobki Wielkie. Akurat ta sprawa teraz jest na wokandzie sądowej. Jak wcześniej wspomniałem, to są właśnie umiejętności, to są właśnie patenty i umiejętności, jakie muszą pozyskać policjanci, żeby pełnić właśnie służbę na wodach. Jakie zadania przed nami stawiają? To jest część zadań, które są wymienione, takie najważniejsze zadania, czyli tak jak w okresie wakacji, to przede wszystkim to zapobieganie utonięciom, czyli patrolujemy plaże, przede wszystkim niestrzeżone, zwracam uwagę na dzikie kąpieliska. Sam miałem okazję akurat kilka lat temu, że też pełniłem służbę na wodzie, kiedyś byłem sternikiem. W 2006 roku miałem możliwość właśnie uratować chłopca 11-letniego na Wiśle Martwej, na dzikim kąpielisku w pobliżu mostu wantowego. Chłopiec akurat pływał przedstawił swoje możliwości. Akurat na szczęście byliśmy blisko, także podpłynęliśmy i chłopiec został uratowany. Nieprzytomny został wyciągnięty z wody. Byliśmy pierwszej pomocy, resuscytacji i przeciągnięliśmy go, więc zabrał, chłopiec został uratowany. Inne zadania. Czy to są zabezpieczenia imprez na wodach, teren przewodnych. Imprez jest bardzo dużo. Począwszy od takich imprez żeglarskich, dużych, czyli Baltic Sail, zawody żeglarskie na Zatoce Gdańskiej, zabezpieczenia wyścigów smoczych łodzi, mistrzostw polskich skuterów wodnych, regat wyślarskich, kajakarskich, poprzez koncerty, które mają miejsce też na Motławie, typu otwarcie i zamknięcie sezonu, jarmarku dominikańskiego, tam w pobliżu, najczęściej w pobliżu Łowianki. Nasze działania są to też działania profilaktyczne, czyli zapraszamy do nas albo najczęściej dzieci w wieku przedszkolnym bądź szkół podstawowych, jak również gimnazjów z pierwszych klas, bo bierzemy udział w programie edukacji morskiej pod patronatem prezydenta miasta Gdańska, Pawła Adamowicza i patronatem Mateusza Kuśnierewicza. To jest akurat zdjęcie, które zrobiono nas w środku, na terenie referatu. Także pokazujemy dzieci, mówimy o bezpiecznym zachowaniu się na wodzie, o sprzęcie. Pokazujemy sprzęt, który służy do ratowania. Takie podstawowe rzeczy, żeby dzieci widziały, jak się zachowywać, jakie są numery telefonów, co znaczą flagi białe czy czerwone na plażach. Zasady wyjścia do wody, jak to powinno się odbywać. Okres zimowy jest okresem poświęconym też szkoleniom. Między innymi to są szkolenia lodowe. Gdańsku spotykamy się z takim zagrożeniem w zasadzie ze strony wędkarzy, którzy na akwenie Wisły Martwej w pobliżu mostu wantowego na gminie wchodzą na lód. Proszę sobie wyobrazić, że środkiem Martwej Wisły płyną jednostki pływające, lodołomacze, pchacze, a wędkarze bez żadnych zabezpieczeń podchodzą na skraj i wędkują. Są to też szkolenia z Zatoce Gdańskiej, szkolenia typowe z ratownictwa. No, szkolenie na basenie. No i jednym z naszych zadań jest również panią i ściganie kursownictwa wodnego. Proszę bardzo, są zrobione zdjęcia w tym roku, na jesieni. Na Martwej Wiśle wyciągamy naprawdę kilometry tych sieci. To jest akurat z jednej interwencji około 500 metrów sieci kursowniczych wyciągniętych. Proszę zobaczyć, jak to właśnie wygląda. Jak również akcje poszukiwawcze. W tym akurat tu są zdjęcia z takiego nieszczęsnego zdarzenia, do którego doszło w ubiegłym roku w maju. To jest ta kierownica nieszczęsna przy ujściu Wisły do Zatoki Gdańskiej, tam gdzie się utopiło dwoje nieletnich. 15-letnia dziewczyna i 19-letni chłopak. To akurat są zdjęcia z działań poszukiwawczych. Do tych działań, zostaliśmy stworzeni przez Państwową Straż Pożarną z Zgrzyska, która dysponuje nowoczesnym sprzętem, między innymi sonarami, i które te sonary właśnie ustaliły, że zwłoki leżą akurat w tym miejscu.
to bardzo niebezpieczne miejsce, tak jak widać na tym zdjęciu, bo jak ktoś wpadnie, naprawdę no, jest bardzo trudno stamtąd wyjść. Jak wcześniej powiedziałem, właśnie to jest zabezpieczenie też imprez. Nie tylko pełnimy służbę na wodach, jak również pełnimy służbę na skuterach, które są, wiadomo, mają możliwość dotarcia szybkiego i w takie miejsce, gdzie samochód nie wjedzie, jak również są to zwykłe patrole zmotoryzowane. Prowadzimy również ścisłą współpracę z innymi podmiotami zewnętrznymi, przede wszystkim z Państwową Strażą Rybacką, ze Strażą Graniczną, która z nami sąsiaduje, z okręgowym inspektoratem rybołówstwa morskiego. Także to polega na wspólnych służbach, wspólnych działaniach zaplanowanych. Jeśli chodzi o efektywność policjantów i taką krótką statystykę, pozwolę sobie wyliczyć, jak to wyglądało w ubiegłym roku. Tutaj jest wymieniony okres od 1 maja do 30 września, natomiast znowu jest sam okres wakacyjny. Przez to kontrola jednostek pobraniczych jest to 663 jednostki skontrolowane. Przede wszystkim są to kontrolujemy motorowodniaków. Konferencja jest poświęcona właśnie do tych żeglarzom, ale muszę zwrócić akurat tym miejscu uwagę, że z żeglarzami akurat żadnych problemów nie ma. Są to żeglarze, są zdyscyplinowani, są przeszkoleni, wyszkoleni, dbają o swoje bezpieczeństwo, mają właściwe wyposażenie. No z motorowodniakiem jest troszeczkę gorzej. No, niestety muszę przyznać, że no, wygląda to w ten sposób, że jeśli chodzi o uprawnienia, no to do parę lat temu jeszcze no, dużo osób nie miało tych uprawnień. Teraz zdobywają uprawnienia, ale zdobycie uprawnień jest jednoznaczne też z posiadaniem właściwego doświadczenia. Najwięcej jest skuterów wodnych, które posiadają bardzo duże moce. Są to moce rzędu 200-250 koni. No, nie wszyscy sobie dają radę. To widać od razu, jeżeli kontrolujemy jednostki, czy ktoś sobie radzi, czy sobie nie radzi. Podpłynąć do KEI, zacumować. Już są duże problemy z opanowaniem takiego sprzętu. Jeśli chodzi o liczbę interwencji, ponad 800 interwencji, w tym w okresie letnim prawie 500. Jak to są interwencje? To są interwencje związane właśnie z ruchem żeglugowym. Przede wszystkim, tak jak wcześniej wspomniałem, skutery pływają w rejonie plaż strzeżonych bądź niestrzeżonych, gdzie się ludzie kąpią. Przekraczają na gminie prędkość na kanałach portowych bądź motławie, gdzie na motławie prędkość to są 4 węzły, natomiast na kanałach portowych jest to 7 węzłów. Złożyliśmy 62 wnioski o karanie, mandaty. Staramy się ludzi pouczać, no gdy faktycznie no, pouczenia nie odnoszą skutku, no wtedy niestety trzeba stosować represje. No oczywiście też badamy trzeźwość. W ubiegłym roku nie zatrzymaliśmy żadnego nietrzeźwego sternika. Także jest to znaczna poprawa. No i wszystko, chciałem Państwu jeszcze zaprezentować taki film, który pokaże, krótki filmik nagrany kilka lat temu, który pokaże naszą pracę. 3 minuty, bardzo fajny filmik nagrany naszym udziałem, który pokaże i scharakteryzuje właśnie taką, pokrótce naszą pracę, jak to wygląda, gdzie pełnimy służbę, czym pływamy.